Witam Was serdecznie, Australijczan Asi. Dzisiaj zapraszam Was na akcję ratowniczą. Pan, który widzicie teraz z tyłu, z dwoma chłopcami, przygląda się akcji ratownika w głębi, jak widzicie po lewej stronie. Jego synem jest chłopiec, który ma zieloną koszulkę, którą zaraz zobaczycie. Tam obcy ludzie pomagają temu chłopcu utrzymać się na powierzchni. Podpłynął ratownik szybko na desce i pomógł temu chłopcu wyjść z tej wody. Muszę powiedzieć, że ojciec nie bardzo był zainteresowany całą akcją i w ogóle nie podszedł do tego ratownika, nie podszedł do tego syna. Gdyby mi się to przytrafiło, oby nigdy, i ratownik by ratował którąś z moich dziewczyn, to ja szczerze bym powiedziała, że nie wiedziałabym, w co go mam całować ze szczęścia. Natomiast ojciec absolutnie podszedł ze spokojem i nie był zainteresowany w ogóle akcją ratowniczą, dosyć dziwne jak dla mnie. Jak już jesteśmy przy akcji ratowniczej, to ratownicy w Australii są świetnie wyszkoleni, mają super sprzęt, traktują to jak misję, jak swoje powołanie, ratowanie czyjegoś życia i faktycznie bardzo mają dużą determinację i widać, że się bardzo poświęcają. Ja widziałam już parę takich akcji. Ratownicy, często jest tak na plażach, że ratowników jest więcej niż ludzi kąpiących się, i tak też bywa. Pokażę wam jeszcze jedną taką krótką akcję i powiem wam może ciekawostkę na temat flag, które tutaj widzicie, ponieważ w Australii można się kąpać tylko między flagą czerwono-żółtą. Zobaczcie, nawet ratownicy są tak ubrani, to jest jakby spójna akcja, że jest czerwony, żółty kolor i tylko między tymi dwoma flagami należy się kąpać. W międzyczasie, jeżeli jest RIP i ratownicy widzą z takiej dużej wieży, że jest RIP, wtedy zmieniają swoje położenie tych flag i wiadomo, że oni tego pilnują, żeby między flagami można się było bezpiecznie kąpać. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.